Nazywam się Józef Szymusiak. Nauczyłem się siedzieć od ojca. Ojciec był skolonym szewcem, ale sił krwce i ja przy nim podpatrzował i pomogł jak trochę. I na gospodarce my robili i tak leciało pomału. Później jak się ożenił, poszedł się zapisać do Cepelie. To była spółdzielnia Turbacz w Nowym Targu. I tam zacząłem szyć kierpce. I tak przerobiłem 20 lat w Cepeli. I gospodarkęśmy prowadzili razem z żoną. I tak leciało później. Później już jak tak nie, już się skończyła Cepelio, prowadziliśmy gospodarkę i dorywco to się tam robiło swoim wnukom, wnuczkom, synowi i synowi. Wszystkim porobione jest, żeby mieli w czym chodzić, jak ja już przestanę robić. A uczyć żaden się nie strasznie. Jeden wnuk za co robić, to tam już by robił był, ale młodym to jest robota taka, że woli iść do roboty innej, przerobił 8 godzin i ma pieniądze, czy 10 godzin. A tu jest takie dłubanie, siedzenie i trzeba myśleć, żeby dobrze zrobić, żeby. Jak my w Cepeli robili, pracowali, to tam był limit 50 par zrobić miesięcznie. I no to kierpce były takie proste, i no bez podeszwy i na gumie, może już później na gumie przyklejone. No to tak, nie wiem ile dokładnie za te 50 lat ja zrobił, bo się nie da się obliczyć ile. Dwie skóry trzeba na jedną porę i składa się mizdrą do środka, tak się składa, żeby wyszły jednakie te kierpce łowa na prawą i na lewą, tak i no, te kawałki, no to jeszcze potem jeszcze wychodzi coś i jeszcze się dorobią do tych koluszek. No to tak czawarko zasiwać po kolei. Tak pleś jak warkoc kobieta. To się trzeba uprzekładać tymi kierpcami, za kiela wyjdzie co z tego. No to się nabija na kopę, to teraz to usite, a tu muszę przeciąć spodek, co, żeby mi to wychodziło później, bo ten szew by przychodził nisko, jakby nie było przecięte i gnietłoby, a musi być wyżej, żeby przyszło nad palce to. No. To się prowizorycznie przybija i później musi wejść ta pięta, tu musi wejść, żeby było zakończenie tego kierpca. Tak, to jeszcze trochę musi być nadcięte. Przychodzi branzol do kopyta i futrówkę trzeba dać, żeby to nie gnietło w tym kierpcu. To się wszystko dopasuje
No, trzeba to trzeba wyobcinać. Później trzeba to do tego kierpca włożyć tą futrówkę i wynaciągać tak, żeby wyformować ten kierpiec, co by miał wygląd, kiedy się włoży futrówkę. Ten czas się potem tu się do, naciąga kielo trzeba do i przybija i musi potem to uschnąć. Już jak jest podeszwy wyprzybijane, to się robi, wybija się cyframi. Musi być troszkę skóra zwilżona, żeby te cyfry się wcinały do tej skóry. Jak już zdjęte z kopyta, no to wybrusić, wyskrobać te kołki, co tam przestają, bo zawsze tam wejdzie, przejdzie do kopyta. No i później trzeba tam włożyć taką wykładzinę z futrówki i no i łopsić tu skórą, trzeba w koło łopsić, żeby to, ta futrówka siedziała tak, jak tu jest, no. Żeby to się trzymało, obetnie się futrówkę do tej miary i łopsić trzeba skórą, to jest rzemyk, żeby mocny był. Później jest taki wosk, żeby to wygładzić, wyszlifowane było i wybrusić trzeba. To jest wybrusone, jest tak jakby to raźplom. Tu się obrobia później raźplom w koło, żeby gładkie było skóra. I resztę na nogi chodzić. Tu się maszynowo nic nie da zrobić. To mnie się, panie niektórzy się pytali, jak można uszyć buty bez maszyny. No to ja tłumaczę, to nie są buty, bo to jest kierpiec. I to trzeba wszystko od noza i od dudka, wszystko to zależy. Tym się powybija dziury i nozem się wytnie i żadnej igły nie potrzeba.